Środa, 10 dzień września, Marcin Prochacki, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash. A w dzisiejszym programie sesja nadzwyczajna. Można było połączyć te dwa fundusze, żeby ani złotówki nie wydać z naszego budżetu. Wybory tuż, tuż. Jesteśmy już przygotowani, mamy już wszystkie listy do wyborów, czy do rad powiatów, czy gmin na terenie całego powiatu. Sachiel w szkole. Ta płyta będzie bardzo różnorodna, będą kawałki bardzo rockowe, bardzo jazzowe, funkowe. W miniony poniedziałek odbyła się 52. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Kamiennogórskiego. Sesja była krótka, ponieważ punktem obrad było przyjęcie uchwały o podziale pieniędzy ze środków popowodziowych. W niewielkim odstępie czasu w powiecie kamiennogórskim odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. Jak podkreśla Dariusz Kurowski, spotkanie musiało nastąpić teraz, ponieważ uchwała nie mogła czekać na przegłosowanie do sesji, która odbywa się pod koniec miesiąca. Ta sesja, 52., jest sesją nadzwyczajną. Na wniosek zarządu miasta, który chce jeszcze zrobić przesunięcia w budżecie, które umożliwią mu opłacenie prac na drogach powiatu, no dzisiaj musieliśmy się spotkać. Powiat kamiennogórski otrzymał z Promesy kwotę 5 milionów złotych na remont ulicy Kościuszki. Jako że pieniądze te są do wykorzystania do końca roku, ulica Kościuszki będzie wyremontowana tylko w części, a co za tym idzie, nie wszystkie pieniądze zostaną wykorzystane. Zwołanie sesji było związane z decyzją ministra administracji i cyfryzacji o tym, czy można pieniądze zaoszczędzone na tym remoncie przekazać na inne drogi zniszczone w wyniku powodzi. Propozycją zarządu było, aby wyremontować drogę od Miszkowic do Paczynia oraz do Opawy. W przypadku pozostałych środków pieniężnych drogę w Olszynach oraz w Pustelniku. Zarząd podkreślił jednak, że fundusze popowodziowe mogą pokryć jedynie 80% kosztów naprawy. Droga w Paczyniu oraz w Opawie została objęta już jednym dofinansowaniem, mianowicie z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pomysłem zarządu było, aby połączyć oba środki pieniężne, co spowodowałoby, że powiat nie musiałby dokładać do remontów żadnych pieniędzy. Wśród radnych można było usłyszeć niezadowolenie z wyboru akurat tych dróg, natomiast starosta podkreśliła, że taka możliwość połączenia dofinansowania dotyczy na razie tylko tych dwóch jezdni. Uchwała została przegłosowana, tylko dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Kto wstrzymał się od głosu? Dwie osoby wstrzymały się, 13 osób było za, uchwała przeszła. Do wyborów samorządowych pozostały około 2 miesiące. Jest to okres, w którym wszystkie partie zainteresowane zdobyciem władzy ruszają z kampanią wyborczą. Jak zapewnia burmistrz Krzysztof Świątek, jego komitet wyborczy jest już gotowy, aby walczyć o głosy mieszkańców. Komitet wyborczy burmistrza Świątka został zarejestrowany jako jeden z pierwszych. Jak podkreśla, wszystkie listy z nazwiskami osób startujących pod szyldem Komitetu Burmistrza są już gotowe. Jesteśmy już przygotowani, mamy już wszystkie listy do wyborów, czy do rad powiatów, czy gmin na terenie całego powiatu. Organizacyjnie jesteśmy przygotowani, przygotowujemy już konwencję wyborczą, więc takich działań, tych czysto wyborczych, będzie chwilę. Tutaj Komitet Razem chce mocno się zaakcentować i nie ukrywam, że chcielibyśmy dalej uczestniczyć w życiu samorządów i zmieniać naszą Kamiennogórę. Pokazaliśmy, że to potrafimy. Mimo iż wszystkie listy są już gotowe, to nie są one zarejestrowane, dlatego nie można podać jeszcze konkretnych nazwisk. Burmistrz zapewnia jednak, że jeśli chodzi o radnych w mieście, to w większości chcą się oni poddać reelekcji. W powiecie spektrum jest szersze, natomiast znajdą się też tacy radni, którzy również będą starać się o ponowną kadencję. Burmistrz odniósł się również do polityki na najwyższym szczeblu. Podkreślił, że nie wierzy w to, że wybory parlamentarne odbędą się w tym samym czasie co wybory samorządowe, a to, że w partii rządzącej zachodzą zmiany, to nic dziwnego. Przecież ta partia ma innych ludzi, którzy powinni zastąpić. No jeżeli nie ma, no to ma problem, ale przecież spokojnie może funkcjonować. Wymiana premiera, rządu niczym nie skutkuje. To może dalej się toczyć i wybory powinny się odbyć w normalnym terminie. Burmistrz uważa, że niewiele się zmieni po wyborze nowego premiera, ponieważ nie ma już czasu na zmiany. Zadania nowego szefa rządu będą polegały bardziej na administrowaniu prac,
A kogo Krzysztof Świątek widzi w roli nowego prezesa Rady Ministrów? Czy pani Kopacz, czy Schetyna, każdy z nich prawdopodobnie jest dobrym kandydatem do zarządzania, do kierowania pracami rządu i ten rok do wyborów. Nie widzę, z tym, że oczywiście szanse pana Schetyny oceniam jako mniejsze, bo nie bardzo wierzę, że premier Tusk na to się zdecyduje. Chociaż mówię, w polityce wszystko możliwe. Wydaje mi się, że tym naturalnym kandydatem jest pani Kopacz, ponieważ jest jakby najbliższym z tego, co mi wiadomo, słuchając, oglądając media, czy rozmawiając z członkami Platformy, ona jest najbliższym współpracownikiem premiera Tuska. Burmistrz odniósł się również do możliwego odejścia pani wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, która miała istotny wpływ na aglomerację wałbrzyską. Kamienna Góra wszystkie dokumenty ma przyjęte i zatwierdzone. Jeśli wicepremier Bieńkowska dostanie stanowisko w Unii Europejskiej, to na pewno ona na tym zyska. Polska niekoniecznie. Ubolewam i powiem szczerze, niedobrze się stanie, jeśli pani Bieńkowska odejdzie, ponieważ bardzo wysoko cenię panią wicepremier. Nie tylko dlatego, że współpraca między nią a aglomeracją układała się dobrze, ale to jest rzeczywiście wysoce kompetentna osoba. Krzeszowski zespół Sachiel na zaproszenie dyrektor Marioli Jaciuk gościł w poniedziałek w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Spotkanie, w którym brali udział uczniowie, odbyło się w auli szkolnej i miało charakter wykładu. Członkowie zespołu opowiadali o początkach swojej działalności, o programie typu Talent Show, ale przede wszystkim odpowiadali na pytania zadawane przez uczniów. Ja się chciałam zapytać, jak to wszystko wygląda tak od wewnątrz w Mass Media Music, bo w telewizji widzimy tylko takie, no dla telewizji, a od wewnątrz to wygląda wszystko inaczej, więc jak to... Tak, tam jest zupełnie inaczej, bo tak naprawdę widzicie tylko 2 godziny programu, a tam cały ten zamian zaczyna się od 7 rano i na przykład jak był casting, to wyszliśmy na scenę chyba po 23, dopiero tak naprawdę od 7 rano byliśmy na nogach, byliśmy zmęczeni. Tam już nikt tam nie kontaktował, bo wiesz, pchają cię z kontaktem, make-up, kamerzyści, wywiady, to tam to w końcu wchodzisz na scenę i nie wiesz, co tam masz powiedzieć, co masz robić, nie masz już naprawdę na to siły. Z drugiej strony to też jest inaczej, wiesz, idziesz do takiego programu, musisz wysłać jakieś swoje numery, przynajmniej 5. I oni z tego wybierają, praktycznie oni ci narzucają repertuar, jaki ty możesz wykonać. Później jak dostaniesz się dalej, znowu ci wybierają z tych 5, ale jak to się nie pasuje, oni dają ci też tak, jak ty masz to na scenie, jak masz się zachowywać. To jak na przykład nas poszli, żebyśmy hardkorowo to zrobili. Drzyjcie się, drzyjcie się, drzyjcie. Głównym przesłaniem poniedziałkowego spotkania była jednak myśl, że skuteczną metodą na osiągnięcie sukcesu jest wiara we własne możliwości i dążenie do celu. To też jest właśnie ważne, żeby nie rezygnować z tych swoich marzeń, żeby, tak jak powiedzieli, gdzieś tam starać się realizować. Dwóch członków zespołu, Piotr i Ania, są absolwentami tej szkoły i mimo, że nie kształcili się w kierunkach muzycznych, dziś pracują nad swoją debiutancką płytą. Ta płyta będzie bardzo różnorodna. Będą kawałki bardzo rockowe, bardzo jazzowe, funkowe. No nie wiem, będą delikatne, będą ballady, będą ostre. Nie wiem, to chyba będzie taka autorska płyta, że chyba wyrzucimy na to, nie wiem, na tą płytę wszystkie nasze emocje, jakie tam są i zobaczymy, jak wyjdzie. W dzisiejszym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.